Dzień dobry. Dziś prawie emeryt na szlaku, ale całkiem trochę inaczej. Całkiem trochę, super. Mam opiekę nad żoną, która trochę się przeziębiła, ale już na tyle wydobrzała, że chodzi po domu, nie muszę być w domu cały czas. Więc korzystam z okazji, że odwiozłem rano dzieci do szkoły. Mam 2 godziny czasu, żeby się przejechać na rowerku. Zwłaszcza, że dzisiaj piękna pogoda, ale niestety za dużo czasu nie mam, bo 12:20 muszę Klarę odebrać ze szkoły, więc chciałem jechać na Lubinkę, bo piękna widoczność dzisiaj jest, ale nie dam rady. Jadę mniej więcej tak godzinę, góra półtorej. Mam czas. Prawie emeryt na szlaku rowerowym dzisiaj. Do zobaczenia. Po drodze mamy takie prywatne mini zoo. Proszę zobaczyć, co my tu mamy ciekawego. O, kozy, strusie. Fajna rzecz, zwłaszcza dla dzieciaków. O, o, tam Daniel. O, proszę bardzo, jaki struś. Kolami gdzie widzisz? Dzień dobry, panie strusiu. No, dzień dobry, dzień dobry. No, ciekawe, z czym kosztuje strusie jajo. No, a tutaj są już infrastruktura dla zwiedzających rancho u Roberta. O, zobaczcie, jak pięknie widać Górę Świętego Marcina oraz cały Tarnów, Falklandy tak zwane. No, dziś pięknie widać. Mój serdeczny kolega Paweł, prezes, wybrał się dzisiaj w ten piękny dzień w Beskid Niski na szczyt Ferdel w okolicy Wapiennego koło Gorlic. Ciekaw jestem, jakie ma tam widoki, pejzaże i ile grzybków znajdzie. Kazałem mu nakręcić film, zobaczymy, czy nakręci. No, generalnie piękna pogoda. Taki mroźny wiaterek wieje, ale jest nieźle.
słyszałem już telefon ponaglający, że mam wracać, bo nie zdążę jechać po klarę. Powiem wam, że to nie jest dobry pomysł. Mając 2 godziny okienka, to lepiej się walnąć na ferko i poleżeć niż jechać. A jeszcze zachciałoby się kręcić. No się już w ogóle nie składa jedno. Kręcenie i jazda pod presją czasu to, szanowni prawie emeryci mający dzieci w wieku szkolnym, to nie tędy droga. Nie. Albo jazda, albo kręcenie. Ale i tak wiecie, jazda jest obarczona ryzykiem. A nóż gumeczek złapie. No i co to dziecko potem? Bez sensu. Także słuchajcie, to już będę kończył, bo faktycznie czas mnie nagli. Wszystkich oglądających kanał Sadowcy w terenie zapraszam na mój kanał, na mój cykl Prawie emeryt na szlaku. A teraz kończę i żegnam. No i mi się śrubka popuściła na wertepach. Także żegnam, pozdrawiam i zapraszam zarówno na kanał Sadowcy w terenie, jak i Prawie emeryt na szlaku. Cześć!